Cześć, witam Was serdecznie po małej przerwie z uwagi na to, że pewnie wielu z Was wie, byłem za granicą, więc te prace i te filmy, ogólnie aktywność kanału zmalała, ale jestem już na miejscu i można powiedzieć, że jest reaktywacja kanału. Zaczynamy pracę przy samochodzie, przy Jeepie aktualnie. Na pierwszy rzut resory, będę chciał je złożyć i polakierować. Polakierować już, pomalować je już złożone, ponieważ resory mają takie obejmy, które trzeba będzie zacisnąć, więc bez sensu jest je malować i potem kaleczyć. Dlatego resory będą złożone, oczywiście przesmarowane i już jako jeden element będą malowane. Jeżeli chodzi o samą rozbiórkę tych resorów, parę osób mi pisało, że niepotrzebna jest ta moja praca, przy tym niepotrzebnie je rozbierałem. Ja niestety nie wyobrażam sobie zrobić tego inaczej. Po pierwsze, usunąłem poprzez proces piaskowania całą korozję i właśnie zależało mi na tym, aby podczas eksploatacji tego samochodu resor pracuje, odbywa się tutaj jakieś tarcie i tak dalej. I nie chciałbym, żeby była sytuacja taka, że za zacznie wychodzić spod tego resora. Można było resory w całości wypiaskować i pomalować, lecz ta rdza, ta korozja, ona z czasem, podejrzewam, że bardzo w krótkim czasie zaczęłaby wychodzić po prostu z pomiędzy tych piór, tych resorów. Tutaj mam pewność, że takiej sytuacji miał nie będę. Druga sprawa jest taka, że nawet jeżeli bym pominął proces piaskowania i rozbierania tych resorów, rodzi się kolejne pytanie. Co zrobić? Zostawić te resory, nie smarować ich, nie przeczyścić ich od wewnątrz? No właśnie, i tak należy ten resor rozebrać, wyczyścić korozję, choćby szczotką drucianą, choć ja akurat jedyny sposób, jaki preferuję usuwania korozji, to tylko sposób piaskowania. I na tym etapie przede wszystkim te pióra mam poznaczone. Przed rozbieraniem każde pióro jest poznaczone i ono trafi dokładnie w to samo miejsce, gdzie było. Będzie współpracować dokładnie z tymi sąsiednimi piórami, tak jak to fabryka złożyła. No chyba, że ktoś po drodze jeszcze je rozbierał, ale nie sądzę. Jeżeli chodzi o smarowanie, do smarowania takich piór, firma akurat jest nieistotna, ale ja używam smaru grafitowego i on jest właśnie przeznaczony do takich rzeczy, smar grafitowy. Na razie muszę skompletować te resory, połączyć je w komplety i dopiero wtedy smaruję i składam je w całość. Do wiadomo, ten smar, on bokami gdzieś tam wypłynie, te pióra będą za chwilę brudne, tłuste, zanieczyszczone tym smarem, ale przed malowaniem będę musiał to wszystko umyć i pomalować. Wiadomo, umyję tylko z zewnątrz, a ten smar wewnątrz dalej pozostanie, także nie zaszkodzę temu. No to co, zabieram się do pracy. Tuż przed rozbiórką i przed demontażem tych śrub, tych obejm, przed rozbiórką resora oznaczyłem każdy resor z osobna odpowiednio punktem 1, 2, 3 i 4. Każdy resor ma na każdym poszczególnym swoim piórze nabity punkt. Punkt został nabity punktakiem. W tym celu właśnie takie oznaczenie, a nie inne.
ponieważ nie straciłem tych znaków w procesie piaskowania czy w późniejszym malowaniu. Ten ślad, ten punkt zostaje, jest widoczny. Jest na tyle widoczny, że spokojnie pozwala mi to na złożenie kompletami tych resorów i zapewnienie mi tego, że to pióro będzie zawsze współpracowało z tym sąsiednim. Natomiast te punkty w jakiś sposób znaczący na mnie szpecą. U resora one są praktycznie niewidoczne, więc nie ma tutaj chyba z tym problemu. Ja się biorę za smarowanie w tej chwili piór i za skręcanie tych resorów w jedną całość. Co prawda nie mam jeszcze właściwej tej śruby, która skręca te pióra, ale zastosuję na razie zwykłą, najzwyklejszą śrubę, żeby tylko skręcić ten resor, zespolić go ze sobą i móc zacisnąć te opaski, jarzma. A wymiana tej śruby to jest w późniejszym czasie, tuż przed montażem resorów do ramy, wymiana tej śruby nie stanowi żadnego problemu czy kłopotu. Smart grafitowy mniej więcej tak wygląda dzisiaj w sklepie. Nie robię reklamy, to nie o to chodzi. W każdym razie to jest smart grafitowy, a dzisiaj w sklepie na półce był sporo tańszy smart grafitowany. Nie wiem, czy to jest to samo. Być może jak z czekoladą. Jedna jest czekoladowa, druga czekoladopodobna. Wybrałem smart grafitowy. Mam nadzieję, że on jest grafitowy. Pędzlem nie będzie. Paluch jest paluch. Jeżeli już mamy resor złożony na smarze, możemy go skręcić, żeby pióra się wszystkie ładnie zeszły, ułożyły. I w tym momencie będziemy mogli po skręceniu tych piór, będziemy mogli te jarzma zacisnąć. One nam spowodują to, że ten resor on się ustabilizuje. Te pióra nie będą nam tutaj fruwać. Widzicie, smar wszędzie wycieka, a jeszcze pióra nie są skręcone, ten smar zacznie wypływać. Będzie to wszystko musiało być umyte przed malowaniem i oczywiście później włókniną, matą, zmatowane do samego już malowania. Same pióra resorów już fabrycznie są dosyć niechlujnie wykonane. Cięcia, uwiadomy, to pióro kiedyś było płaskownikiem, długim płaskownikiem i było to cięte na fragmenty i to cięcie jest takie, nie do końca mnie przekonuje. Niestety lub stety zostawiam to, ponieważ nadaje to w pewnym sensie jakiegoś charakteru, surowości i tak dalej. Jest to samochód wojskowy, więc podejrzewam, że był robiony w pośpiechu, był robiony na masową skalę i nie było czasu wtedy na to, żeby się takimi rzeczami przejmować. I ja to pozostawiam, bo można było to przed malowaniem zaszlifować, wyrównać te krawędzie. Są to krawędzie, są to elementy niewidoczne. Mimo wszystko zostawiam to w oryginale, tak jak zostało to ucięte na maszynie, na jakiejś tam gilotynie. I myślę, że nie powinienem tego akurat ruszać. Sam moment zaciśnienia tych opasek
spróbuję to wykonać w imable, zobaczymy z jakim skutkiem. Wchodzi się naprawdę fajnie. Poprawię to jeszcze na kowalskim imadle. Dobiję to młotkiem. Resory są sprawdzonym, ale dosyć starym, można powiedzieć przestarzałym rozwiązaniem. Są bardzo sztywne, niekomfortowo się jeździ na resorach, dlatego dzisiaj od już ładnego czasu stosuje się sprężyny. Dzisiaj już nawet poduszki powietrzne, więc resory można rzec, że odchodzą do lamusa, ale jeszcze w starych pojazdach można je spotkać. W późniejszych wersjach takich samochodów, nie wiem czy konkretnie Jeepów, ale późniejsze wersje resorów już miały przekładki teflonowe. One powodowały to, że te pióra pomiędzy sobą nie tarły. Zawieszenie było wtedy dosyć miększe i jazda dosyć bardziej komfortowa. Tutaj tych przekładek nie było fabrycznie i ich nie będzie, ponieważ trzymamy się oryginału. Pozostało ten resor przemyć benzyną dosyć dokładnie, ponieważ smar nie daje dobrej bazy do ponownego malowania, więc musimy to wszystko ładnie umyć benzyną. Oczywiście nie pędzlem, nie w jakiejś wannie, no bo żeby nie wypłukać tego smaru, który chcemy zachować pomiędzy piórami. Wszystko musi być przemyte tylko po wierzchu, zmatowane i już będziemy malować na kolor. Farbę mam zamówioną. Farbę będę miał za bodajże 3-4 dni, ponieważ od jutra zaczynamy weekend, a w zasadzie już od dzisiaj, od popołudnia jest piątek, więc sobota, niedziela przegradza nam dni do nowego tygodnia, ale już koło wtorku będzie farba. Zajmiemy się malowaniem ramy, malowaniem resorów i wszystkich innych tutaj podzespołów zawieszenia. Także będzie się działo. Przede mną jeszcze 3 resory do złożenia w ten sam sposób. Już Was nie będę tym zanudzał, ale pokażę Wam jeszcze małą niespodziankę, co udało mi się zdobyć. Jest to kolejna rzecz, która brakowała mi, żeby tą układankę złożyć. Jeszcze jest kilka rzeczy, które muszę zdobyć, ale myślę, że idzie to wszystko w dobrym kierunku. Kwestia tylko mojej cierpliwości i czasu na zdobycie tych wszystkich elementów. Elementem, który brakował, jest przedni wał i udało mi się ten wał zdobyć dzięki pewnym znajomościom z bardzo dobrym człowiekiem, który pamiętał o mnie i tak jak obiecał, tak też zrobił, załatwił mi ten wał. Wał z tego mojego auta był zdemontowany. Początkowo myślałem, że komuś był potrzebny. Lecz w późniejszym czasie, kiedy zacząłem rozbierać mój samochód, okazało się, że zmielony jest przedni most i żeby tym autem dało się jeździć, żeby to się nie kleszczyło, nie mieliło dalej, trzeba było po prostu usunąć wał i żeby ten most chodził sobie na luzie. Więc mam wał i kolejny element jest to felga. Jest to felga na koło zapasowe. Okazało się, niestety jest za wąska do mojej wersji samochodu. Ja mam felgi szerokie na
17,5 cm, tutaj jest 14. Trudno, może uda mi się jeszcze zdobyć oryginał na 17,5 cm, jeżeli nie, jest baza do poszerzenia, ewentualnie jako zapas może być i taka sztuka. Na chwilę obecną byłoby tyle. Ja kończę pracę przy pozostałych trzech resorach i widzimy się już w następnym filmie, prawdopodobnie podczas malowania ramy, resorów, jak i całego osprzętu, całego zawieszenia tego samochodu. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.